Bóg dał, już dał, Syna swego dał, abyś ty nie zginął, ale życie wieczne miał. Bóg dał, już dał, Syna swego dał, abyś życie wieczne miał. A jeśli on dał, jeśli w ogóle ktokolwiek wam coś daje za darmo, to w ogóle frajerem jest ten, który nie bierze. Frajerem jest ten, kto nie wierzy. Jeżeli jest promocja w sklepie, to oczywiście wyciągasz rękę. A jak Bóg daje ci syna, jak Bóg daje ci swojego ducha, jak Bóg daje ci życie wieczne, co robisz? To jest za darmo, mimo tego, że kosztowało go całe życie. Kosztowało go przelanie krwi. Kosztowało go wielkie cierpienie i on nie zrobił tego, nie cierpiał po to, żeby cię wbić teraz w potępienie. On to zrobił, bo chciał ci siebie dać. On ofiarował siebie. Mówi, weź mnie człowieku. Tak mówi Bóg do człowieka. Weź mnie. Wiem, że masz w sercu pustkę. Wiem, że jesteś pusty jak bęben turecki, że musisz się tutaj napełniać byle czym. Weź mnie, tak mówi Bóg do człowieka, weź mnie. Nie ma żadnych warunków, nie ma żadnych drobnych druczków, żadnych gwiazdeczek, żadnych jakichś takich ukrytych rzeczy. To jest bezwarunkowa miłość. Bóg okazał ci bezwarunkową miłość. Dał ci siebie. Mówi, weź mnie. Nie w opłatku, nie w jakichś tam modlitwach. Weź mnie. Na poważnie mnie weź. Na poważnie. Bo ja na poważnie oddałem życie za ciebie. Na poważnie weź dzisiaj te słowa. Na poważnie weź słowa o Jezusie Chrystusie, że On jest naprawdę, że On nie tylko zmarł, ale On zmartwychwstał w ciele. On wstąpił do nieba i tutaj zesłał swojego ducha. Duch Święty tutaj jest. Ja wzięłam to, co On dał. I ty możesz dzisiaj mieć to samo. Sprawdź moje słowa. Sprawdź moje słowa, zawołaj w swoim domu, w swoim mieszkaniu do Jezusa Chrystusa. Czy naprawdę jesteś? Jeśli jesteś, to ja chcę wziąć za darmo. Ja chcę wziąć. Skoro ty dałeś, to ja chcę wziąć. Wiesz co? Masz coś do powiedzenia? Potrzebujesz Zbawiciela. Potrzebujesz wziąć to, co Bóg zrał. To, co Bóg dał. Potrzebujesz tego. Potrzebujesz tego. Zobaczcie, człowiek jest pozbawiony chwały. I to nie tylko ten człowiek. Każdy człowiek na tej ziemi jest pozbawiony chwały Bożej. Dopóki nie weźmiesz tego, co Bóg ci zostawił w testamencie, to jesteś pozbawiony chwały. Nie jesteś w tej postaci, w której powinieneś być. Rozumiesz? Nie jesteś tym, kim zostałeś stworzony. Jesteś pozbawiony chwały. Największego, najpotężniejszego elementu, który może być twoim udziałem, Ducha Świętego. Nie masz dzisiaj Ducha Świętego, a ja mam. A ja mam. Nie masz dzisiaj życia w sobie, a ja mam. Biologiczne funkcjonowanie na tym na tej ziemi i jakieś procesy myślowe, to nie jest życie. To nie jest życie, sam wiesz. Sam wiesz, że gdy przychodzisz do domu, to zmagasz się z różnymi rzeczami. I nie masz życia w sobie. Musisz się napełniać czymś, żeby poczuć, że jest fajnie. Bóg dał ci Syna. Bóg dał ci Ducha Świętego. Dziękuję.
Ale cicho! O, ja chciałem, żeby działał! Ja chciałem, żeby Bóg dał syna. Bóg dał syna. I ten dar trzeba uszanować. Uszanuj go.